Witam serdecznie w drugim wyścigu grupy E. Pierwszy wyścig przyniósł całkiem zaskakujące wyniki. Zobaczymy, jak będzie w przypadku wyścigu numer 2. Trasa numer 10, Switchback. Trasę tę otwiera ponownie Mercedes McLaren SLR. Niestety nie dlatego, że jest pierwszy na liście samochodów z grupy, ale dlatego, że jest ostatni. Tak jest, McLaren Mercedes SLR, przedostatni samochód na liście wszystkich samochodów. Czyli samochód, no taki, można powiedzieć, jeden z najlepszych. Zajął ostatnie miejsce w grupie. Bardzo ciekawa sytuacja, bardzo. Trasa w tym wyścigu nieco dłuższa niż trasa numer 1. Długość trasy wbrew pozorom ma znaczenie, ponieważ na trasach krótszych wystarczy bardzo minimalny błąd, żeby po prostu doprowadzić do jakiejś katastrofalnej pomyłki. 1.51.74, taki czas ustanowił Mercedes McLaren SLR i z takim czasem zmierzy się w tym momencie 911 Turbo S, samochód, który zajął trzecie miejsce w wyścigu numer 1. Turbo S w przeciwieństwie do Carrera S, przepraszam, jest samochodem prowadzącym się o wiele gorzej. Carrera S prowadzi się bardzo przyjemnie, bardzo ostro skręca, natomiast Turbo S jest o wiele sztywniejszy w samochodzie. To jest takie bardzo warte uwagi, no i widać to po wynikach, tak? Na trzecim miejscu Turbo S jest po pierwszym wyścigu. Oczywiście jeszcze trzy wyścigi są przed nami, wszystko może się zmienić. Poprzednie grupy pokazały, że no może dojść do bardzo ciekawych sytuacji. Polecam tutaj przede wszystkim grupę C osobom, które nie oglądały poprzednich grup. Grupa C moim zdaniem jedna z najciekawszych grup. Na razie przynajmniej. Najciekawsza. Turbo S tymczasem bez jakichś specjalnych problemów. No, tutaj słabo. Uderzenie w jedną ścianę, potem poślizg, uderzenie w drugą, to nie wpłynie pozytywnie na wynik Turbo S. Dokładnie. Czas Mercedesa już minął. 1.55.24. Tak więc o wiele gorzej od McLarena. Tak więc McLaren odrobił już w jakiś sposób tam swoją stratę z pierwszego wyścigu. Jeden punkt już ma na pewno. Zobaczymy, czy tych punktów zdobędzie więcej. Lotus Elise jest trzecim samochodem, który zmierzy się na tej trasie. Jest to samochód na miejscu drugim w chwili obecnej. 1.51.74. To jest czas do pobicia. Turbo S sobie z tym czasem nie poradziło. A więc w tym momencie zajmuje niezaszczytne ostatnie miejsce.
dosyć specyficznie ten zakręt został pokonany przez Elis. Sprawnie, ale taki szeroki, długi łuk, że tak powiem, został wykonany przez ten samochód. Dla osób, które nie oglądały, przypominam, że w przypadku takich sytuacji, gdzie mamy dwie możliwe ścieżki przejazdu, jakiegoś rodzaju skróty i tak dalej, no to sposób przejazdu jest ustalany przeze mnie podczas przejazdu pierwszego samochodu. Natomiast w przypadku pozostałych samochodów ten przejazd powielam, tak, żeby po prostu trasa przejazdu była taka sama. I ostatni bardzo ważny łuk. Nie obyło się bez uderzenia w ścianę. Czas jak na razie bardzo dobry, zbliżamy się do mety. 1.50.19, tak więc lepiej od McLarena ponownie. Tak więc Elis w tym momencie na prowadzeniu. Zmienić to może w tym momencie Chevrolet Cobalt SS. Samochód z początku kariery. Samochód, który raczej nie jest przez nikogo typowany jako najlepszy samochód w grze. W tym momencie jest liderem w grupie E. Bardzo ciekawa sytuacja, mnie się szczerze podoba. Nie spodziewałem się jej, dlatego mi się podoba. Cobalt zaskakująco sprawnie się prowadzi. Tutaj no, dosyć szeroko. Co lekko przeczy temu, co dosłownie przed chwilą powiedziałem. Gorzej od Elis. W tym momencie przynajmniej. Ten zakręt konkretny. Tutaj całkiem sprawnie. To jest bardzo ważny zakręt. Trawa sprawia, że można wypaść z zakrętu w bandę albo wpaść w poślizg. Zwłaszcza jeśli gra się na kierownicy, albo raczej na manualnych przyrządach, gdyż mam na padzie z analogowymi gałkami również taka sytuacja by miała miejsce. Aczkolwiek nie wiem, nie grałem nigdy na padzie w Most Wanted. Kiedyś tam raz zdarzyło mi się zagrać w Underground'a pierwszego, nie drugiego, na padzie na PlayStation 2. Zbliżamy się do mety. Ostatni ważny łuk. Super sprawnie pokonany przez Cobalta. Żadnej kraksy, poza tam przeszkodami terenowymi. Minął czas Cobalta, przepraszam, Elis, 1.51 i o 67 setnych to jest czas uzyskany przez Cobalta, to jest czas drugi. Sytuacja po drugim wyścigu w grupie E wygląda bardzo ciekawie. Na pierwszym miejscu ex aequo Lotus Elis i Chevrolet Cobalt SS po 5 punktów. Na drugim miejscu ex aequo Mercedes McLaren SLR i Porsche 911 Turbo S po jednym punkcie. Tak więc no, McLaren jest jeden z najlepszych samochodów. Porsche 911 Turbo S też jest bardzo daleko na liście samochodów w karierze. Tak więc no, bardzo ciekawa sytuacja. Może być bardzo ciekawie w przyszłych wyścigach. Tak więc zapraszam do wyścigu numer 3.